Już po raz 16 rękodzielnicy z gminy Sanok i nie tylko spotkali się w klubie Górnika w Sanoku, aby zaprezentować cudeńka na stoły wielkanocne. Palmy, baranki, kurczaki, a przede wszystkim rekordowa liczba pisanek to cudeńka, które można zobaczyć na wystawie. Mamy w gminie bardzo wielu utalentowanych rękodzielników. Nasze kochane panie z kół gospodyń robią tak cudowne, wspaniałe rzeczy, że szkoda byłoby, aby tego nie pokazywać szerokiej publiczności. Stąd też pomysł. Wystawa się nam rozrasta. Początkowo ona była realizowana u nas w sali na lat Urzędu Gminy. Od kilku ładnych lat prezentujemy te prace dzięki gościnności Górnika, tutaj na sali Górnika i myślę, że to jest jak gdyby forma też i promocji naszych pań z kół gospodyń wiejskich, promocji tego, co jest robione, promocja tradycji, sięganie do korzeni i myślę, że bardzo takim pozytywnym efektem tych naszych wystaw jest to, iż coraz więcej młodych osób tutaj prezentuje swoje rękodzieło. To znaczy, że jak gdyby przejmują pałeczkę od starszego pokolenia i co też było celem między innymi organizowania tego typu wystaw. Mamy tutaj pracę rękodzielników nie tylko z gminy Sanok, ale chciałam podkreślić, że z całego regionu, bo mamy i z Wetliny, i z Rzeszowa, i z Jabłonki. I także wychodzimy z tą wystawą poza naszą gminę, z czego się oczywiście bardzo cieszę. Jak co roku wystawie towarzyszył konkurs na tradycyjne pieczywo obrzędowe, baby wielkanocne, chleby. Tegorocznym zwycięzcą zostało koło gospodyń wiejskich z Dobrej i Lalina. Palmę pierwszeństwa na pieczywo współczesne, to jest serowce, mazurki, miodowniki, dzierży w tym roku koło gospodyń wiejskich Zabłociec. Warto dodać, że w tym roku do konkursu zgłosiło się aż 18 kół gospodyń wiejskich. W sumie ponad 100 rękodzielników prezentuje swoje wyroby. Mamy tutaj przecudne rzeczy, jak zresztą widać. Mamy pisanki i te tradycyjne, batikowe, malowane woskiem, i pisanki współczesne, kraszanki, palmy wielkanocne. I jeszcze może wrócę do pisanek, bo pisanki są na jajach strusich, gęsich, kaczych, przepiórczych, kurzych, liliputcich, także na wszelkim asortymencie jajecznym. Oprócz tego mamy oczywiście palmy wielkanocne i tu również jest podział na te palmy bardzo tradycyjne, takie są ze Strachociny, bardzo tradycyjne, i te palmy współczesne, które są tam troszeczkę unowocześnione, i palmy nawet bibułowe. Każdej wystawie towarzyszy jakaś nowość. W tym roku był to konkurs na koszyk wielkanocny, którego pomysłodawcą i współorganizatorem była lokalna grupa działania. Wśród cudeńek wielkanocnych przeważają pisanki. Pani Janina Zubel z Jabłonek tworzy pisanki na wydmuszkach na oryginalny wzór podkarpacki. To jest takie właśnie drobniutkie wzory, takie kwiatuszki, różna kratka i różne te, ale drobniutki wzór. A robię od lat, bo byłam kiedyś spółdzielni członkiem w Krakowie, jeszcze jak cypelie te były, to tego oddawałam tam. Teraz też do Krakowa wysyłam temu jednemu panu pod sukiennicę. Jeszcze idzie ruch, ale to już bardzo dawno robię te pisanki. Z kolei pani Agata Cecyła ze Strachociny, która prowadzi miejscowy klub Kłębek, specjalizuje się w tradycyjnych palmach wielkanocnych. Palma tradycyjna jest przede wszystkim, no nie ma ozdób. W palmie tradycyjnej są bazie, kotki bazi, jest jałowiec, jest palma, ta, i jest to obwinięte wstążką fioletową. Nie ma suchousek, nie ma kwiatów. Jest po prostu taka bardzo uboga w dekoracje, w ozdoby. Jest to palma tradycyjna. I taką palmę nosili ludzie do kościoła, potem chłopcy tymi palmami bili dziewczyny po nogach, a że tam był jałowiec w tej palmie, to często no, dziewczyny dość dobrze dostawały, ale to wszystko było na pamiątkę tego, żeby pamiętały, że Pan Jezus też na drodze krzyżowej potem cierpiał, więc one też musiały trochę cierpieć. Przykład wystawy wielkanocnej organizowanej przez wójta gminy Sanok oraz Gminny Ośrodek Kultury to dowód na to, że chętnie powracamy do tradycji, czerpiąc wzorce od naszych przodków. I bardzo dobrze, że tak się dzieje, bo współczesne społeczeństwo wyraźnie potrzebuje takiego odrodzenia. Korzystając z gościnności portalu, chciałbym bardzo serdecznie jako gospodarz sanockiej gminy zaprosić wszystkich Państwa, których nie ma dzisiaj na otwarciu, do obejrzenia naszej wystawy wielkanocnej. Przypomnę tylko, iż wystawa trwa od dzisiaj, 1 kwietnia do 7 kwietnia. Naprawdę warto przyjść i podziwiać to, co zrobiły nasze panie rękodzielniczki i panie z kół gospodyń wiejskich.